Witam Was z tej strony, Achrelek. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam mój stan hodowli papug na rok 2020. Ponieważ teraz zacznie się dużo dziać, od lutego zaczynam budowę drugiej woliery. Dlatego już teraz zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco. Tak więc zaczynajmy. Tak więc jesteśmy teraz w środku w wolierze. Woliera już jest przygotowana do zimowania. Ten filmik także możecie znaleźć na moim kanale. Zaczniemy tutaj właśnie od pierwszej klatki. Są tutaj papugi faliste. Jest ich tutaj 12, 7 samic, 5 samców. Jak na razie faliste zostaną tak jak są. Nie planuję jak na razie dokupywać żadnych papug z tych właśnie. Budki właśnie mają tutaj cały czas. Dlatego myślę, że wraz z przyjściem wiosny zaczną się lęgi. Jak na razie papugi się mają tutaj bardzo dobrze. W kolejnej klatce mamy tutaj papugi nimfy. Dwie białogłówki. Dwie zwykłe. Są to właśnie dwie pary. Jak na razie zauważyłem, że właśnie te białogłówki już wchodzą mi do budki, ale jak na razie nie zauważyłem żadnego czy to jajka, czy żeby rozpoczęły się lęgi. Lecz widzę właśnie, że papugi biją się o tutaj budkę, ale już właśnie te papugi zwykłe zwyciężyły, to one tutaj teraz zajmują właśnie tą środkową, a białogłówki przeniosły się do budki obok i tych papug też jak na razie nie będę kupować więcej. Następnie, jak możemy także już usłyszeć, mamy papugi nierozłączki. Póki co mają się tutaj bardzo dobrze. Papugi nierozłączki nie powinny znajdować się na mrozie na dworze, ponieważ na mrozie nierozłączki są narażone na odmarzanie łapek, co mogłoby niestety skutkować pomniejszeniem się naszej hodowli. Dalej mam łąkówki liliowe. Tutaj właśnie mam jedną parę. Na wiosnę będę planował dokupić jedną parę właśnie tych samych papug, żeby tutaj jeszcze wpuścić razem. Jak na razie nie udało mi się trafić ich, bo chciałem już szybciej kupić, ale niestety nie znalazłem żadnej ciekawej oferty. Następnie są właśnie tutaj świergotki seledynowe Rubino. Tutaj także mam jedną parkę, która ze sobą się bardzo dobrze dogaduje. Te papugi jak na razie właśnie zostawię tylko jedną parkę, tych nie będę dokupywać. Oraz w kolejnej klatce, a zarazem już ostatniej, mam parę rozeli królewskich. Są troszkę jeszcze wystraszone, ale są postępy, już są bardziej śmiałe niż kiedy były w tej osobnej klatce. Teraz tutaj wywolierzę i nawiązuję kontakt właśnie z innymi papugami i z nami po prostu tutaj, co przechodzimy czy przed wolierą, czy ja tutaj chodzę od środka. Papugi po prostu mają z nami kontakt i już nie są tak płochliwe tak jak poprzednio, że praktycznie cały czas, gdy ktoś przyszedł do niej klatki, były schowane w budce. Zauważyłem już także, że kilka razy było wchodzone do budki, ponieważ wyściółka, która była w środku, została wyrzucona.
No i tych papug. Także nie planuję jak na razie dokupywać. Zobaczymy, co będzie w tym roku. Myślę, że będzie tutaj jak najwięcej młodych z całej woliery, ponieważ klatki są teraz przystosowane do papug. Wcześniej, no nie mogłem tego powiedzieć o wcześniejszych klatkach, więc właśnie przede wszystkim mówiąc tutaj o rozelach, no ponieważ nie miały tam warunków do lęgów, ale teraz myślę, że będzie poprawa i zobaczymy, co przyniesie nam ten rok. Jak na razie mogę powiedzieć tylko o nierozłączkach, że przez całą jesień właśnie gdy dostarczałem tutaj im gałązki wierzby, to one bardzo pracowicie wypełniały właśnie budki ścinkami z drzewa, które właśnie same rozdrabniały. Dlatego myślę, że lęgi się odbędą, no ale to dopiero zobaczymy na wiosnę. Jak już mówimy o całej worierze, to przejdźmy dalej. Jesteśmy właśnie teraz przy przepiórkach japońskich. Jak widzimy, przepiórki wymieniły właśnie z pierze na zimowe. Teraz naprawdę są dosyć takie, można powiedzieć, okrągłe, takie dość duże. No oczywiście też trochę przybrały na masie, jak to na zimę, żeby było im po prostu cieplej, ale czuć właśnie po dotknięciu piór, że przybyło tego pierza. No przygotowały się po prostu do zimowania. Tutaj na wiosnę także planuję, oczywiście nie wszystkie, ponieważ większość sami zostawię, ale kupię jajka, oczywiście do wyklucia w inkubatorze, by znowu powiększyć tutaj hodowlę tych przepiórek. No i przepiórki chińskie, tutaj także zrobiło się nieco luźniej. Trochę przepiórek zostało sprzedanych, a część przepiórek, które ilość zmalała, po prostu straciły się z powodów naturalnych, ponieważ część właśnie przepiórek była już dosyć długo w mojej hodowli. Nie wiem, czy nie było tutaj kilka jeszcze przepiórek z mojego pierwszego inkubowania. Tak więc te przepiórki na pewno będę inkubować. Filmiki także będą znajdować się na moim kanale z inkubacji. No i to oczywiście zaraz wiosny, gdy ruszy okres lęgowy, będę rozpoczynał inkubowanie. To także zostanie umieszczone na moim kanale, dlatego bacznie obserwujcie, co będzie się na nim właśnie działo. Tutaj niestety troszkę mi przeszkadza, ale nie daję spokoju, ponieważ kury także nie dają mu spokoju. Jest bardzo zainteresowany. Kto polubił moją stronkę na Facebooku, już wie właśnie, że to jest mój nowy hodowca w rodzinie. Teraz to już jest jeden z nieuniknionych punktów każdego dnia, żeby iść ze mną tutaj właśnie do woliery. No i jak już jedziemy, wszystko to tutaj też wam zaraz pokażę. Tutaj mamy na dole parkę kochinków miniaturowych. Są tutaj dwie kury i jeden kogucik. No i są tutaj moje małe silki wyklute z inkubatora. Między nimi oczywiście mój pies Reksio. Wszystko jest pod stałym nadzorem, dlatego nie ma się o co martwić. Lecz po prostu pies nic im nie robi. Jedyne zainteresowanie to jest po prostu obwąchanie całego tutaj terytorium. Kochinki właśnie jak na razie zostaną te trzy, które są. Teraz wam je tutaj pokażę.
Początkowo nie chciałem zakupić kochinków do mojej hodowli, ale teraz bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ bardzo mi się one właśnie podobają. Jak na razie nie będę dokupiwał więcej, ponieważ mają tutaj dość miejsca, ale silki są tutaj jak na razie chwilowo, bo są z przeznaczeniem do sprzedania. Wcześniej planowane były tutaj kuropatwy, ale kuropatwy właśnie będą znajdować się w nowej wolierze, która za niedługo będzie budowana. I teraz jesteśmy przy dorosłych silkach. To są właśnie moje silki. Jak na razie są teraz cztery. Są trzy kury, z czego dwie białe i jedna czarna, oraz jeden właśnie ten największy kogut, którego teraz widzimy. Tutaj także planuję dokupienie właśnie tych silek. Myślę, że jakiegoś nowego koloru silki, oczywiście kury, ponieważ ten jeden kogut tutaj starczy. Teraz właśnie przez zimę najbardziej właśnie doceniłem tą właśnie wolierę, ponieważ no przez lato także to ładnie z dworu wygląda, ale nie jest to samo co w zimie, no ponieważ gdy to jest wszystko w osobnych klatkach, nie mamy do tego takiego dostępu. Jest oczywiście zimno, woliery muszą być jakoś, czy poszczególne klatki jakoś osłonięte przed właśnie zimnem, przed śniegiem, przed wilgocią, i czasami po prostu nie ma takiego wolnego dostępu do poszczególnych klatek, do naszych hodowli. A teraz bez problemu, aktualnie właśnie na dworze pada, a w środku możemy tutaj przebywać i na to wszystko patrzeć, wszystko mieć pod kontrolą. Dlatego jeśli ktoś się zastanawia, to jak najbardziej polecam. A jeden z największych plusów to jest po prostu to, że wszystko jest na jednym miejscu. Tak więc w tym filmiku to by było już na tyle. Myślę, że Wam się podobało. Zostawcie oczywiście łapki w górę oraz komentarze. Myślę, że w tym roku uda mi się częściej oraz więcej filmików dodawać na mój kanał. Dlatego już teraz zapraszam Was do moich kolejnych innych filmików. Do zobaczenia. Cześć.